Dzień dobry. Szanowni Państwo, nazywam się Magdalena Linkowska i wygłoszę wykład pod tytułem Krytyka jako interwencja wokół książki Ernsta van Alphen. Na wstępie chciałabym doprecyzować kwestię dotyczącą tytułu niniejszego wykładu, który będzie dotyczył nie tyle samej książki Ernsta van Alphen, holenderskiego badacza literatury i sztuki współczesnej, ile sposobu, w jaki van Alphen podchodzi do tekstów kultury, w tym głównie dzieł sztuki, jak je interpretuje. Uwagę skupię przede wszystkim na zawartym w książce tekście pod tytułem Zabawa w Holokaust, w którym krytyk analizuje aspekt gry zabawy w odniesieniu do prac artystów posługujących się zabawkami czy wykorzystujących ich wizerunki w kontekście tematu Holokaustu. Na podstawie tego tekstu postaram się wyjaśnić, co autor krytyki ma na myśli, kiedy używa sformułowania myślenie sztuki, czy szerzej myślenie kultury. W tym miejscu chciałabym również zaznaczyć, że metodologia, którą wykorzystuje van Alphen do badań nad sztuką i literaturą, jest działaniem, dla którego ogromne znaczenie ma nie tylko wiedza badacza, ale również jego postawa zaangażowanego widza, w tym intuicja i wyobraźnia, oraz jeszcze coś, co pozwala mu jako odbiorcy sztuki pozostawać otwartym na intensywność obiektu sztuki. Innymi słowy, pozwala mu odczuć, aby pomyśleć. W naukowych tekstach van Alphena dopatruje się zatem afektywnego odbioru dzieła sztuki, który jest odpowiedzialny za wprawienie myśli w ruch, na zaszokowanie do myślenia. Celowo wspominam w tym miejscu o afekcie, jako że samo zagadnienie afektywnego działania sztuki jest osobnym tematem jednego z tekstów ujętych w książce holenderskiego badacza. Wyjaśnia on w nim swój sposób rozumienia afektu, jego niezbywalność w procesie odbioru sztuki, jej krytycznego czytania oraz wyraża potrzebę badań nad afektem, językiem, jakim w nim mówimy i sposobem, w jaki go postrzegamy. Jak to ujęła Katarzyna Bojarska w posłowie do wydawnictwa, cytuję, w swoich krytycznych interwencjach van Alphen dowodzi, jak wielkie znaczenie ma dla wszelkiej zmiany myślenie sztuką, zaangażowanie afektu i zgoda, nawet jeśli ryzykowna, na wypadnięcie z ram i form gwarantujących bezpieczeństwo refleksji i odczuwania. Koniec cytatu. Van Alphen jest profesorem literaturoznawstwa na Uniwersytecie Lejdeńskim i profesorem retoryki na Uniwersytecie Kalifornijskim Berkeley. W swojej praktyce naukowej zajmuje się m.in. badaniem relacji pomiędzy literaturą a sztukami wizualnymi. W centrum jego zainteresowań znajdują się kwestie dotyczące pamięci, traumy i zagłady. Van Alphen jest autorem książek takich jak Francis Bacon and the Loss of Self, Code by History, Holocaust Effects in Art, Literature and Theory, czy szeroko dyskutowanej książki Art in Mind, How Contemporary Images Shape Thought. Wydana przez WIDO, Fundację Kultury Wizualnej i Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2019 roku Krytyka jako interwencja, sztuka, pamięć, afekt stanowi zbiór tekstów van Alphena z poprzedzających 15 lat jego praktyki krytycznej, wybranych z myślą o polskim czytelniku. Van Alphen wiele razy gościł w Polsce, gdzie dawał wykłady, prowadził seminaria, brał udział w konferencjach. Analizował też wiele dzieł polskich artystów i artystek, co miało, jak sam wspomina, istotne znaczenie dla pogłębienia jego krytyki, jego praktyki krytycznej. Pomysł książki, która zawiera teksty adresowane w szczególności do polskiego czytelnika, zawdzięczamy dwóm polskim naukowczyniom, Katarzynie Bojarskiej i Romie Sendyce, które dokonały selekcji tekstów i przetłumaczyły je na język polski. Na książkę składają się zatem teksty, które w dużej mierze dotyczą dzieł polskich twórców i twórczyń, w których autor wnikliwie bada wykorzystywane przez nich strategie artystyczne w szerokim kontekście kultury, szukając ich uniwersalnych znaczeń, udowadniając przy tym, że sztuka myśli. Cytuję. W wybranych na użytek tego tomu tekstach staram się dowieść, że sztuka i literatura są w stanie zmienić sposób, w jaki myślimy o kwestiach kulturowych. Sztuka jest laboratorium, w którym prowadzi się eksperymenty przekształcające myśl za pomocą wyobraźni w taki sposób, by wykadrować i oświetlić bolesne miejsce kultury. W celu uzasadnienia tego poglądu na kulturę przeanalizuję artystyczne, wizualne
i werbalne środki, za pomocą których wielu artystów, artystek, pisarzy i pisarek praktykuje owo kulturowe myślenie. Koniec cytatu. W celu rozwinięcia koncepcji myślenia kultury i uzasadnienia takiego spojrzenia na sztukę, które uwzględnia jej siłę sprawczą, Van Alphen poświęca obszerną część wstępu swojej książki koncepcji sztuki i historii sztuki Iberta Damisza. Ze względu na ramę czasową wykładu nie będę skupiała się na tym odniesieniu do francuskiego filozofa, niemniej chciałabym wskazać na ten moment, w którym Van Alphen porównuje praktykę historii sztuki uprawianą przez Damisza do praktyki kuratorskiej lat 90. XX wieku, a polegającej na zapraszaniu przez kuratora, kuratorkę, artystów do interwencji w dużych muzeach czy galeriach. W wyniku takich interwencji artystycznych kolekcje sztuki w muzeach, a czasem też same instytucje mogły zostać zobaczone w inny, nowy sposób. Cytuję. Ramy historyczne, w jakich dzieła sztuki dawnej zazwyczaj się prezentuje, zostają rozbite, a odbiór dzieł zmienia się poprzez zestawienie ich z pracami współczesnymi, z zagadnieniami lub perspektywami, które obecnie pojawiają się w dziełach sztuki. Taka praktyka kuratorska, jeśli się powiedzie, odsłania niezauważalne aspekty starych obrazów, pisze Van Alphen. Koniec cytatu. Prezentując sposób, w jaki Damisz zestawia ze sobą konkretne dzieła sztuki, teksty teoretyczne i literackie, mity oraz praktyki kulturowe, Van Alphen podsumowuje to intelektualne działanie jako rodzaj ingerencji w sztukę i historię kultury, jako kuratorskie opracowanie obrazów i tekstów jako sposobów myślenia. W pewnym sensie zatem Van Alphen porównuje, czy rysuje paralele między kreatywnym działaniem artysty, kuratora i krytyka odbiorca sztuki. Podchodząc do tematu w taki sposób, Van Alphen przede wszystkim uwidacznia twórczy charakter własnych badań, które rozumie jako krytyczne zaangażowanie. Cytuję. Nie ograniczam się do obrazów artystycznych, ale zajmuję się tekstami i praktykami kulturowymi w szerszym znaczeniu. Myślenie kultury dotyczy przede wszystkim konkretnego sposobu odnoszenia się do kultury, do tekstów, obrazów i praktyk kulturowych, powiedzmy, że konkretnej metodologii. To metaforyczny sposób ujęcia zagadnienia, ponieważ wymaga od widza szczególnego zaangażowania, które wyzwoli idee obecne w kulturze. To zaangażowanie najlepiej rozumieć jako krytyczną interwencję. To ja, jako krytyk, odpowiadam za zestawienie tekstów, obrazów i praktyk poprzez powiązanie ich z konkretną kwestią. Koniec cytatu. To Van Alphen, jako krytyk, odpowiada za dobór prac, ich analizę i diagnozę, jaką stawia pamięci o zagładzie w tekście Zabawa w Holokaust, któremu zdecydowałam się poświęcić tu miejsce w celu zaprezentowania sposobu, w jaki krytyk praktykuje swoje myślenie obrazów i myślenie kultury, jak prowadzi swój krytyczny eksperyment. Na początku chciałabym zaznaczyć, że tekst Zabawa w Holokaust był pierwszym opublikowanym po polsku tekstem Van Alphena i ukazał się w holokaustowym wydaniu Literatury na świecie w 2004 roku. Okładkę numeru zaprojektował Zbigniew Libera, autor pracy Lego Obóz Koncentracyjny, którą Van Alphen omawia w swoim tekście obok prac innych artystów, z których niektórzy byli prezentowani, między innymi także obok Libery, na słynnej nowojorskiej wystawie Mirroring Evil, Nazi Imaginary Recent Art, mającej miejsce 2 lata wcześniej. Niewątpliwie teksty, jak i prace Libery przyczyniły się w dyskusji na temat pamięci Holokaustu w Polsce i poza nim. Czytając Zabawę dzisiaj, dawno po pierwszych burzliwych dyskusjach i kontrowersjach dotyczących m.in. dzieła Libery, w momencie, kiedy jego praca Lego zajmuje chlubne miejsce w kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, tekst Van Alphena uderza swoją wnikliwością i krytycznym zaangażowaniem. Jak wspomniałam, tekst Zabawa w Holokaust dotyczy aspektu gry zabawy w kontekście sztuki wykorzystującej motyw zabawki w odniesieniu do Holokaustu. Autor ma tutaj na myśli konkretne prace i artystów takich jak Dawid Lewintal, Ram Kacir, Zbigniew Libera. Przypomnijmy, jak wyglądały omawiane prace. Praca Dawida Lewintala to seria fotografii przedstawiających inscenizowane scenki z Auschwitz, do których wykonania artysta wykorzystał małe figurki stanowiące popularne zabawki dla dzieci. Praca Rama Kazira to instalacja składająca się ze stołów i krzeseł oraz leżących na stołach książeczek do kolorowania i kredek.
Zwiedzający zapraszani byli do kolorowania obrazków w książeczkach, dla których pierwowzory stanowiły nazistowskie albo dokumentacyjne zdjęcia z czasów Holokaustu. Trzecia praca, praca Zbigniewa Libery, składała się z 7 pudełek Lego o różnej wielkości, z których można zbudować obóz koncentracyjny. Na potrzeby swojego eseju Van Alphen ujmuje twórczość tych artystów w konkretnych kategoriach i formułuje pytania, jakie stawiają ich prace. Cytuję. Artyści ci reprezentują pewną grupę, a ich twórczość stanowi konkretny gatunek. Gatunek ten ma szczególny epistemologiczno-artystyczny aspekt. Prace natomiast stawiają następujące pytania. Jaka jest funkcja gry, zabawy w przedstawieniu zagłady? Skoro sztuka o Holokauście koncentruje się wokół kwestii pamięci, pozwolę sobie zadać to pytanie w sposób bardziej prowokujący. Czy w pamięci Holokaustu jest miejsce na granie, bawienie się Holokaustem? Istotna jest tu kwestia pokolenia. Zanim pojawili się ci artyści, przedstawienie Holokaustu w konwencji gry zabawy stanowiło tabu. Teraz wydaje się, że młode pokolenie artystów może odnosić się do Holokaustu wyłącznie w formie gry zabawy. Dlaczego zabawka jako narzędzie pamięci pojawia się właśnie teraz? Co to oznacza i w jaki sposób możemy ocenić ten fenomen w kontekście pamięci? Koniec cytatu. Zanim jednak Van Alphen przywoła w swoim tekście pracę wspomnianych artystów, swoje rozważania rozpoczyna od prac innego artysty, Krystiana Boltańskiego, a w szczególności jego serii Scenki rodzajowe z 1974 roku. Autor analizuje serię prac, na których artysta ubrany w ciemny garnitur i przy pomocy prowizorycznych, parateatralnych rekwizytów wygłupia się, wcielając się w rolę małego chłopca i odgrywając scenki z tak zwanego normalnego, codziennego życia. Poszczególne scenki mają między innymi takie tytuły jak Wstydliwy pocałunek, Pierwsza komunia czy Wizyta lekarza. Praca, którą wybiera na wstęp swoich rozważań Van Alphen, nie dotyczy bezpośrednio Holokaustu i aby wyjaśnić, w jaki sposób wiąże się ona z tematem zagłady, krytyk sięga po wypowiedzi samego Boltańskiego, przywołując jego słowa, wedle których cała twórczość Boltańskiego jest mniej więcej o zagładzie. Analizując scenki rodzajowe w tym kontekście, Van Alphen widzi w nich próbę odegrania normalności, którą artysta chciałby zastąpić nienormalność holokaustowej rzeczywistości. Zadaniem owych scenek jest zatem zastępowanie. Autor krytyki wskazuje na znaczenie i funkcję, jakie ma tu pojęcie gry zabawy, za pomocą której dokonuje się to przekształcenie rzeczywistości. Dla Van Alphena praca Boltańskiego jest zapowiedzią artystycznych działań następnego pokolenia artystów. Cytuję. W scenkach rodzajowych Boltański, syn żydowskiego ojca, który przetrwał w ukryciu Holokaust, zapowiada młodsze pokolenie artystów, których twórczość podejmuje temat zagłady figlarnie. Koniec cytatu. Van Alphen kreśli więc perspektywę czasową dla placka Cira, Levinthala i Libery, którzy wykorzystują ów motyw gry zabawy w swoich pracach w sposób o wiele bardziej radykalny i bezpośredni oraz, jak się również okazało, prowokujący. Cytuję. Kiedy w 1997 roku Kacir pokazał swoją instalację Your Coloring Book w Muzeum Izraela w Jerozolimie, pytania dotyczące tego, w jaki sposób instalacja ta może szokować i ranić, zadawane były nawet w Knesecie. Pojawiły się naciski, aby wystawę zamknąć, a kiedy w Brukseli w 1997 roku Libera pokazał i omówił swoje prace na konferencji dotyczącej sztuki współczesnej i Holokaustu, zorganizowanej przez Fundację Auschwitz, wielu odbiorców było zdegustowanych. Ocalali, znajdujący się wśród publiczności, byli tak poruszeni, że musieli opuścić salę. Podczas konferencji nie przestawano dyskutować nad kontrowersyjnym charakterem pracy Libery. Kontrowersje, które towarzyszyły prezentacji prac Kacira i Libery, nigdy nie pojawiły się w starszych o dekadę scenkach Boltańskiego, od których Van Alphen wychodzi, co badacz wyjaśnia faktem, że odniesienie do zagłady pracy Boltańskiego wykorzystującego motyw gry zabawy było celowo niewidoczne czy też ukryte.
ta bezpośredniość, jaką późniejsi artyści go wykorzystali, sprowokowała ostre reakcje, jako że naruszyli oni zasady dotyczące sposobu reprezentacji Holokaustu. Cytuję. Można bezpiecznie założyć, że wytwory sztuki używające zabawek do przedstawienia zagłady są z definicji kontrowersyjne z powodu funkcji automatycznie przypisywanej sztuce o Holokauście. W odróżnieniu od sztuki, która może uważać się za autonomiczną czy autorefleksyjną, sztuka o zagładzie zdaje się być zredukowana do roli promotorki nauczania o Holokauście i pamięci o nim. Sztuka, nauczanie i pamięć zostają zatem zamknięte w jednej kategorii bez żadnego istotnego zrozumienia więzi między tymi trzema polami kulturowej aktywności. W kontekście edukacji i pamięci Holokaustu nienaruszalny aksjomat mówi, że gatunki i dyskursy historyczne, takie jak dokument, wspomnienie, świadectwo, są znacznie bardziej efektywne i bardziej odpowiedzialne moralnie niż dyskursy oparte na wyobraźni. Zgodnie z tym sztuka jest z gruntu problematyczna, ponieważ jest oparta na wyobraźni, a nie na faktach. Koniec. Na potwierdzenie tego stwierdzenia i pokazanie, na jakie zarzuty naraża się artysta, naruszający zasady reprezentacji związane z Holokaustem, Von Alphen sięga do kultury masowej i przywołuje film Życie jest piękne Roberta Benigniego z 1998 roku, który został przez krytyków odrzucony jako historycznie niewiarygodny. Jednak, jak stwierdza teraz Von Alphen, to art, czyli sztuka wykorzystująca zabawki, nie może być porównana do takich gatunków jak film, ani do innych narracyjnych materiałów używanych w edukacji, ponieważ zabawki nie opowiadają. Pojawia się zatem pytanie dotyczące celu wykorzystania ich w edukacji oraz sposobu ich działania. Odpowiedzi na nie badacz poświęca kolejną partię tekstu dotyczącą zagadnienia nauczania jako działalności kulturowej. Powołując się w tej części na Szoszanę Felbę, Van Alphen rozprawia się z tradycyjnym modelem zachodniego dydaktyzmu. Jest to model, z którym, jak wynika z dalszej lektury, mieli do czynienia w szkole artyści pokroju Libery czy badacze jak sam Van Alphen. Model ten opiera się na założeniu zdobywania wiedzy poprzez kumulację. To model, w którym, słowami Felman, pełna i całkowicie przyswojona wiedza stanie się w każdym tego słowa znaczeniu mistrzostwem. Ważnymi wyznacznikami definiującymi tradycyjne nauczanie są linearność, kumulacja, progresywność, prowadzące do mistrzowskiego opanowania przedmiotu. Van Alphen pokazuje, jak ten model wygląda w przypadku nauczania o zagładzie. Cytuję. Aby zagłada nie miała nigdy więcej miejsca, późniejsze pokolenia muszą wiedzieć o niej jak najwięcej. Właśnie poprzez wiedzę można opanować zagładę. Taka koncepcja nauczania zakłada dwie formy mistrzowskiego opanowania – wiedzę i dominację. Jeśli przeszłość jest znana, przyszłość może zostać opanowana i utrzymana pod kontrolą. Koniec cytatu. Kwestia opanowania jest tu zatem sprawą kluczową. Tymczasem, jak wykazuje dalej Van Alphen, zagłady jako wydarzenia traumatycznego nie można opanować w ten sposób. Rzeczywistość i praktyka pokazały bowiem, że tym, co przynosi tego typu forma edukacji, jest coś wręcz odwrotnego, a mianowicie znudzenie i zatrucie. W odpowiedzi na edukację, która nie jest w stanie poruszyć i spowodować głębszej refleksji, Kacir stwarza nazistów do pokolorowania, a Libera mówi, że jego sztuka jest toksyczna, ponieważ on sam jest zatruty. Autor krytyki rozumie i sympatyzuje z odczuciami artystów, wspominając własne śmiertelne znudzenie w obliczu edukacji opartej na tych samych przesłankach. Dwoma błędami w założeniach takiego nauczania są według Van Alphena to dotyczące jego celu, który nie może być ograniczony do mistrzowskiego opanowania przedmiotu, które też wcale nie implikuje kontroli, i to, które dotyczy charakteru zagłady, nie stanowiącej jedynie historii pamięci. Cytuję. Holokaust jest przede wszystkim historią traumy, czyli historii braku kontroli, braku opanowania. Nauczanie historii traumy oznacza przekazywanie wiedzy, która nie panuje nad samą sobą. Van Alphen ponownie odwołuje się do Felman i zwraca się w stronę psychoanalizy jako sposobu nauczania wnoszącego nowe doświadczenie do tego tradycyjnego. Cytuję. Koncepcja uczenia się propagowana przez psychoanalizę jest radykalnie różna od twierdzenia, że uczenie się jest prostą, jednokierunkową drogą od ignorancji do wiedzy. Postępuje nie poprzez linearną progresję, ale poprzez wyłomy, przeskoki, nieciągłości, uwstecznienia i opóźnione działania.
Takie nauczanie nie ma nic wspólnego z przekazywaniem gotowej wiedzy. Jest to raczej tworzenie nowej kondycji wiedzy, tworzenie nowej dyspozycji uczenia się. Kolejny krok Van Alphen czyni w stronę Freuda, który również potwierdza niepowodzenia tradycyjnego modelu nauczania i wychowania, pisząc o chorobie neuroptycznej jako konsekwencji edukacji opartej przede wszystkim na tłumieniu instynktów, które dziecko musi nauczyć się kontrolować. Edukacja taka wywiązuje się ze swojego zadania bardzo źle, wyrządzając dzieciom krzywdę. W edukacji dotyczącej zagłady, nakazy, często w formie zakazów, muszą być surowo przestrzegane. Organizuje jej imperatyw moralny, który jest nienaruszalny. Do jego pogwałcenia dochodzi na przykład w przypadkach takich jak omawiane prace, które naruszają świętość wydarzenia, jakim był Holokaust, odrzucając przy tym kategorię wierności i powagę, a proponując w zamian widzowi przyjemność związaną z bawieniem się zabawkami. Kolejna część tekstu Van Alphena dotyczy owej problematycznej przyjemności, jaką wykorzystane zabawki oferują widzom poprzez umożliwienie im identyfikacji z oprawcą. Van Alphen zagłębia się teraz w kwestię relacji pomiędzy sztuką posługującą się zabawkami a pedagogiką. Wychodzi od stwierdzenia dotyczącego drażliwej kwestii identyfikacji w omawianych pracach. Po pierwsze, stwierdza krytyk, identyfikacja dominuje w nich nad reprezentacją, a po drugie, identyfikacja ta jest niebezpiecznie przesunięta w kierunku oprawcy, co ostatecznie zmienia pamięć Holokaustu, rolę, jaką odgrywa w niej sztuka i identyfikację jako taką. Cytuję, prezentowanie tych prac jako zabawek, Liberalkatsir, lub jako obrazów zabawek, Lalital, skłania odbiorcę do postawienia się w sytuacji porównywalnej z sytuacją rzeczywistą. Identyfikacja zastępuje opanowanie. Dystans wobec przeszłości, konieczny do jej opanowania, który jest tak pilnie strzeżony przez preferowane gatunki historyczne i podniosłe tony, a nawet, jak widzieliśmy, tony religijne, nie jest tutaj respektowany, ale prowokacyjnie podważany. Koniec cytatu. Van Alphen zauważa, że jakkolwiek identyfikacja jako taka nie jest kwestią problematyczną w procesie edukacji, to jednak jest dopuszczalna tylko wtedy, kiedy widz identyfikuje się z ofiarą. Jako przykład krytyk podaje Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, w którym prowadzono widzów przez wagon bydlęcy, mający oddać w jakimś minimalnym stopniu doświadczenia osób transportowanych w takich miejscu do obozów koncentracyjnych. Omawiane przez krytyka prace umożliwiają coś przeciwnego. Stawiają widza raczej w sytuacji oprawcy niż ofiary. W przypadku Kadzira widz nadaje kolor nazistom, aby w ten sposób symbolicznie powołać ich do życia. Libera zaprasza do skonstruowania złego własnego obozu koncentracyjnego, a Lewinter poddaje pracy wyobraźni wizerunki zabawek pod hasłem Mein Kampf. Prowadzi to krytyka do sformułowania pytania o to, jak ta niepokojąca forma identyfikacji może być formą pedagogii. W tym miejscu Van Alphen rozszerza swoje badania o kolejną pracę, w której również widz zostaje zaproszony do identyfikacji z oprawcą. W jednej ze swoich instalacji pod tytułem Żyj i umrzyj jako Ewa Braun, wykonanej w 1995 roku, Roe Rosen, izraelski artysta współczesny, proponuje widzom utożsamienie się z kochanką Hitlera. Na ciemnych pasach zawieszonych u sufitu i upadających ku ziemi artysta zamieścił zapisany białymi literami tekst, w którym zwraca się w drugiej osobie do widza. Van Alphen przywołuje fragment tekstu Rosena, prezentując czytelniczkom charakter tego tekstu. W tym samym celu przywołam za Alphenem zdanie z tekstu Rosena. Cytuję. Podniecenie wstrząsa twoim ciałem, kiedy słyszysz kroki na zewnątrz. Kiedy on otwiera drzwi, tracisz dech na widok jego małych nosików. Ponieważ jesteś nie tylko Ewą, wydaje się to zatrważające, prawie przerażające. Koniec cytatu. Taka retoryka ma oczywiście na celu narzucenie odbiorcy identyfikacji z Ewą Braun. Przerażająca jest przede wszystkim schizofreniczna identyfikacja z osobą, którą naprawdę nie chcesz być, komentuje Van Alphen. Tym, co istotne w dalszym wywodzie krytyka, jest zauważona przez innego krytyka z kolei obsceniczność pracy Rosena, polegająca jednak nie na oczywistym odniesieniu do epatowania erotyką w relacji Ewy Braun i Hitlera, lecz w odniesieniu do pamięci. Roger Rodman pisze o fałszywym języku ludzkiego lamentu, który jest kliszą, jest wyuczony i w którym nie ma nic naturalnego. Cytuję, jest grą. Grą, w którą teraz umiemy dobrze grać, jesteśmy w tym dobrzy i wiemy o tym. Uczymy innych,
żeby też byli w tym dobrzy. To jest obsceniczny aspekt pracy Rozena Konicy. Rozpatrując teraz wszystkie prace w kontekście pedagogiki, widzimy, jak wspomniani artyści ustanawiają w nich nowy kontekst pozwalający na produkcję wiedzy nierozumowej, a emocjonalnej, cytuję. Owa emocjonalność ma zasadnicze znaczenie w pracach dotyczących Holokaustu. Artyści ci potrzebowali koncepcji gry zabawek, gry zabawy i zabawek, by zastąpić poznanie rozumowe, afektywne. Porównując identyfikację, jaką oferują one widzą z tą, którą oferuje im Muzeum w Waszyngtonie, Monelfen zauważa, że różnią się one zarówno celem, jak i jakością. Rozróżniając Zakaja Silverman dwie formy identyfikacji. Identyfikację idiopatyczną, upodobnienia, oraz identyfikację heteropatyczną, odpodobnienia, badacz relatywizuje je. Pierwsza z nich zachodzi w momencie, kiedy identyfikujemy się z innym na zasadzie podobieństwa. Wówczas ten inny staje się mną lub jak ja. Druga forma identyfikacji polega na, cytuję, na przyjęciu przez podmiot ryzyka czasowego i częściowego stania się jak inny, koniec cytatu. Jest to zarówno ekscytujące, jak i ryzykowne, wzbogacające, niebezpieczne i silnie emocjonalne. W edukacji dotyczącej zagłady stała identyfikacja z ofiarą jest nieuzasadniona i umacnia podmiot w poczuciu fundamentalnej niewinności, jak mówi Amalia. Cytuję, zachęcenie do częściowej i czasowej identyfikacji z oprawcami pozwala zdać sobie sprawę, z jaką łatwością można stać się współwinnym. Zabawki zaś są doskonale przystosowane do takiej identyfikacji heteropatycznej, która zamazuje sztywne granice. Koniec cytatu. Rozprawiając się z kwestią identyfikacji w omawionych pracach, Bonalfem przechodzi do zbadania relacji sztuki i pedagogiki, wskazując na sposób, w jaki sztuce zabawek udaje się jednocześnie spełnić swoją pedagogiczną funkcję, nie podporządkowując się sztywnym, dogmatycznym regułom nauczania o zagładzie. Bonalfem buduje ten fragment tekstu w dużej mierze w oparciu o twórczość Libery, który w wielu swoich pracach odnosił się bezpośrednio do kwestii edukacji i wychowania jako schematycznej, skostniałej i przemocowej sytuacji. Bonalfem wspomina o takich pracach Libery, jak Możesz ogolić dzieciusia, Ciotka Kena, Lalka, którą możesz rozebrać, Eroika, Universal Tennis Expander, Body Master czy Placebo, w których artysta podejmuje temat kształtowania ciała i umysłu, narzucania i przyjmowania ról, które są nie tylko wynikiem tradycji, ale efektem ekonomicznych i społecznych uwarunkowań podziału rynku. Według Bonalfena praca Lego, obóz koncentracyjny Libery, nie tylko obnaża skumienia i zahamowania edukacji o Holokauście, ale ujawnia moralną prawość sztuki współczesnej. Relacja między sztuką a edukacją pozostaje tu niejako rozwikłana, lecz autor na tym nie poprzestaje, wskazując na fakt, że charakterystyczną cechą Toy Art pozostaje gra zabawa jako obszar wolny od pedagogicznych założeń. Kończy zatem ten wątek kolejnymi pytaniami. Czy gra zabawa uczy, a jeśli tak, na czym polega wyjątkowość tej metody? Czy efekt gry zabawy lub zapewniany przez nią opanowanie są inne niż te, które gwarantuje kumulacyjne i progresywne uczenie się. Kwestią zasadniczą pozostaje teraz hasło opanowanie, tego, na jakie pozwalają zabawki z jednej strony oraz tego, jakie daje wiedza kumulacyjna, możliwa do przyswojenia z drugiej. Bonalfem analizuje te obydwa sposoby w kontekście dyskursu, do jakiego każda z nich należy. Możliwa do, cytuję, możliwa do przyswojenia wiedza o Holokauście ma formę narracji. Osobiste narracje w formie świadectw, pamiętników czy wspomnień uznane są za szczególnie pouczające. Przekazują bowiem późniejszym pokoleniom wiedzę nie tylko o faktach z historii Holokaustu, ale także o apokaliptycznym bestialstwie. Koniec cytatu. Omawiane prace natomiast
nie opowiadają o przeszłości, zamiast tego wyobrażają grę, zabawę z przeszłością. Dorośli zaproszeni zostają do wyobrażenia sobie tej gry, jak i co buduje kolejny poziom identyfikacji, wyobrażenia sobie siebie jako bawiące się dzieci. Cytuję, Holokaust jest tu przedstawiony nie w trybie narracyjnym, ale dramatycznym. Koniec cytatu. We wszystkich tych pracach kluczowe jest zatem wyobrażenie dotyczące możliwości odegrania zagłady, raczej niż opowiedzenia o niej. W pracach Libery i Liwentala wyobrażamy sobie zabawę w obóz czy zabawę obozem, a w pracy Kacira realnie wręcz uczestniczymy w owej grze zabawie, kolorując podsunięte przez artystę obrazki. Ta różnica między narracją a dramatem, którą podkreśla i eksponuje Van Alpen, stanowi dla niego klucz do zrozumienia znaczenia analizowanych prac. Ten dramatyczny aspekt prac zabawek jest ważny zarówno dla edukacji, jak dla pamięci o zagładzie, pisze Van Alpen. Dlatego, że różnica między narracją a dramatem jest szczególnie istotna, jest warunkiem wyleczenia traumy. Dramat jest bardzo szczególną formą kulturową, fundamentalnie różną w kształcie i efekcie od narracji. Właśnie ta wyjątkowość dramatu rozwija to, co sztuka zabawek oferuje edukacji i pamięci zagłady, jak mówi Alpen. Rozwija on teraz swoją myśl, wprowadzając zrozumienie pomiędzy pamięcią narracyjną a pamięcią traumatyczną, analogiczne do pamięci dramatu i narracji. Pamięć narracyjna to pamięć, która opanowuje doświadczenie, wydobywając z niego sens. Umożliwia ona dystans, który produkuje opowieść. Pamięć traumatyczna dotyczy przerażających wydarzeń, które nie zostają łatwo albo wcale zasymilowane w strukturze pamięci. Zostają zapamiętane jakby szczątkowo lub zostają całkowicie wyparte. Cytuję. Oto dlaczego traumatyczne odtworzenia przyjmują formę dramatu, nie narracji. Dramat po prostu się prezentuje, podczas gdy narracja kojarzy się z pewnym rodzajem opanowania, którego przedmiotem jest narrator. Koniec cytatu. W świetle powyższego wywodu analizowane przez Alpena prace rozumiane są przez niego jako świadomie podważające opanowanie proponowane przez narrację o zagładzie. Prace te bowiem nakłaniają widza do wejścia w relację, która jest bardziej wzruszeniowa i emocjonalna niż rozumowa. Badacz zauważa, że chociaż w obu przypadkach ostatecznym celem wciąż pozostaje opanowanie, to w przypadku dramatu metoda prowadząca do jego osiągnięcia jest zupełnie inna niż w przypadku narracji, ponieważ dokonuje się tu ono poprzez nie przez wiedzę, ale poprzez aktywne przeciwstawienie zamknięciu wprowadzonemu przez opanowanie narracyjne. Wyjaśnienie sposobu, w jaki działają prace zabawki, wymaga teraz kolejnego, ostatniego już rozróżnienia. Tym razem dotyczy ono zestawienia pojęcia fetyszyzmu narracyjnego oraz opłakiwania zaproponowanego przez Erika Sentnera. Fetyszyzm narracyjny to w uproszczeniu opowieść, która ukrywa traumę, czego przeciwieństwem jest opłakiwanie, będące, cytuję, procesem rozwijania i spajania traumy lub traumatycznego szoku poprzez zapamiętywanie lub powtarzanie jej symbolicznie i dialogicznie wyodrębnionych fragmentach. Jest to proces tłumaczenia, metaforyzowania i figurowania utraty. Sandner wyjaśnia ten mechanizm opłakiwania, odwołując się do Freuda i do jego opisu, w jaki jego wnuk, mały chłopiec, opanowuje traumę związaną ze zniknięciem matki poprzez grę Forte. Konkluzja tego przywołania jest taka, że organizm, podmiot może być wyleczony z zatrucia traumy poprzez stosowanie małych dawek tego, co go zatruło. Cytuję. Trucizna staje się lekarstwem przez umożliwienie opanowania potencjalnie traumatycznych efektów wielkich dawek morfologicznie pochodnej substancji. Koniec cytatu. W holokaustowych zabawkach tą trucizną jest efekt holokaustu, które należy odegrać. W podsumowaniu eseju Van Alphen zadaje pytanie, dlaczego tendencje grania, bawienia się holokaustem przy użyciu zabawek są charakterystyczne dla drugiego, trzeciego i czwartego pokolenia ocalałych zagłady i obserwatorów zagłady. W odpowiedzi zaś mówi o konieczności dokończenia procesu przepracowania traumy, dla którego kwestią kluczową
staje się odsunięcie, wymycie nadmiaru wiedzy, aby ustąpić miejsca grze, zabawie, która uruchomi emocje. We wstępie do krytyki Van Alphen powołał się na myśl Damisza dotyczącą myślenia kultury. Krytyk przywołał jego tekst dotyczący natury piękna i problematyki sądu estetycznego, aby pokazać, w jaki sposób Damisz postępuje z obrazami, tekstami, mitami z różnych epok historycznych czy obszarów kulturowych, jakie ze sobą konfrontuje, a następnie składa w jedną wspólną koncepcję. Van Alphen w swoim wywodzie dotyczącym sztuki zabawek w odniesieniu do tematu pamięci i Holokaustu także buduje szeroką przestrzeń znaczeń i odniesień, które dają się uchwycić tylko we wzajemnej relacji. To prace Lewindala, Kacira, Libery w zestawieniu z pracami Boltańskiego i Rozena wraz z szeregiem tekstów naukowych we wzajemnym dialogu ujawniają swój szerszy sens. Van Alphen sięga do teorii kultury i psychoanalizy, kuratorsko opracowując przywołane przez siebie obrazy. Artysta, prowadząc swój wywód, coraz powraca do omawionych prac, ukazując kolejne ich aspekty, konfrontując je ze sobą i niuansując podobieństwa i różnice. W pracach zabawkach, które u wielu widzów wywołały oburzenie, Van Alphen odnalazł rytuał rzeczywistego opłakiwania, szansę na dokończenie procesu przepracowania traumy, na zakończenie żałoby, która źle odbyta, nigdy nie uwolni od siebie podmiotu. Krytyk ukazał ten problem w szerokim kontekście kulturowym, opatrując bolesne miejsce kultury, która pozornie obrazoburczym gestem zwyczajnie starała się sama siebie ocalić. Dziękuję bardzo.